Ja się cieszę, że inne formacje zaczęły mówić naszym językiem, bo to ma sens. Potrzebne są i te mieszkania, i to czyste powietrze. I nie wiem, jak się za to nawet chyba zabrać. Zapomniał pan, jaki był wynik 15 października. Pani chyba zapomniała, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 200 mandatów i mobilizacja była również po stronie elektoratu prawicowego. Przypominam, że państwo z prawicy uważają, że klaps to nie jest bicie i nie jest problem. I tu też to jakby... tak uważa. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, to jest Wieczorny Ekspres i jesteśmy w wyjątkowym momencie, bardzo ważnym, bo po kolejnych wyborach samorządowych, no właściwie mamy całkiem sporo zwycięzców w tych wyborach, bo wielu ogłosiło się zwycięzcami, niektórych ogłoszono przegranymi. I drodzy Państwo, o tym będziemy teraz dyskutować, ale zostańcie też do drugiej części naszego programu, bo będziemy rozmawiać wtedy z dziennikarką ekonomiczną Dagmarą Leszkowicz o cenach biletów lotniczych, czymś, co nas szczególnie będzie mocno dotyczyło w tym sezonie, a zaczynamy od wyborów samorządowych, ale zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać, szanowni państwo, wielka prośba o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Mówię oczywiście do tych, którzy nie zasubskrybowali. Dzięki temu na pewno przekroczę wkrótce 1 000 000 subskrybentów. I drodzy państwo, jak zasubskrybujecie już, to możecie wziąć udział w sądzie, a sąda brzmi, czy jesteście, pytanie w sądzie brzmi, czy jesteście państwo zadowoleni z wyniku wyborów samorządowych, a dzisiaj mamy całe spektrum polityczne. Nawet siedzimy trochę jak w Sejmie, ale ja zacznę od dam. Witam Państwa. Agata Diduszko-Zyglewska, Lewica. Anna Bryłka, Konfederacja. Przepraszam, Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I panie Tobiaszu, pozwolę sobie zacząć od pana, bo był pan jednym z głównych bohaterów tej kampanii i tak szczerze mówiąc, to wczoraj wieczorem i dzisiaj rano tak dowiedzieliśmy się, że PiS okrzyknął, że wygrał, ale pan nie jest wymieniany jako element tego zwycięstwa. No, tak było na pewno w przypadku exit pollu 18,5. Nie wiem, jak w przypadku wyników ostatecznych 23. To jest wiele różnych głosów na ten temat. Faktycznie pomyłka o 5%. Przeszacowanie Lewicy, która ma 10% za nami, pani Biejat ma na poziomie 12% poparcia z przecinkiem. To zupełnie zmienia spektrum patrzenia na politykę warszawską. Prawica wielkomiejska nie dała się pochować do grobu. Prezydent Trzaskowski ma 1 punkt procentowy więcej niż 5 lat temu. Zatem to nie jest jakiś wielki sukces, ale no niewątpliwie... 60%, tak? 50, nie, 57 czy 7 czy 8, no po 60. Tak, zgadza się. No to jak to nie jest wielki sukces? On tam po prostu was wszystkich zaorał. Nie no, w tym sensie, że zwyciężył z nami pozostałymi, to tutaj no przecież złożyłem gratulacje, ale nie jest to jakiś wielki sukces w tym sensie, że nie przybyło mu tych głosów jakoś. 5 lat miał na kreowanie miasta, na realizowanie polityki miejskiej, na zrobienie wielkich rzeczy i powinien to jakoś zrekompensować sobie w postaci zwiększenia swojego poparcia, jak to często robią prezydenci w wielkich miastach. A nie ma, pan takiego, nie ma pan takiego poczucia, że wstawiono pana w taką Mission Impossible, w której po prostu kto tam by nie był, choćbyście tam świętego Franciszka wskrzesili, albo Michael Jordan, przyjechał, to i tak byłaby masakra z Trzaskowskim w Warszawie? No ale co wtedy, jak pan redaktor tak kiedyś już mówi, powiedziałem panu, że ja się nie boję trudnych zadań i skakania na głęboką wodę i jesteśmy 100 dni ponad od wyborów parlamentarnych, a Prawo i Sprawiedliwość poprawiło 1 punkt procentowy wynik w porównaniu z wyborami 15 października. Zatem jest to pewien sygnał polityczny. Wspomniał pan o kandydatce Lewicy i pozwolę sobie do Agaty Diduszko-Zyglewskiej zapytać o losy Lewicy w ogóle w tych wyborach, bo ja dzisiaj zobaczyłem no, z pewnym zdumieniem wypowiedź wicepremiera Gawkowskiego, który stwierdził, PAP cytował jego wypowiedź, że ewidentnie sprawy kobiet i aborcja nie interesują już Polaków, nie interesują za bardzo Polaków. Jak sprawy kobiet i aborcja nie interesują Polaków, to wy chyba możecie się pomalutko rozejść do innych obowiązków. No nie, być może nie czytał pan programu Lewicy, jestem jego współautorką. Mamy bardzo wiele
kluczowych tematów na agendzie. Dobra, przyznaję się, nie przeczytałem szczegółowo. Mieszkania, ale szkoły i tak dalej. Myślę, że nasz problem polegał w tych wyborach na tym, że ja z wielkim takim szokiem czasami, także na debacie u państwa, nagle słuchałam, że podczas kampanii językiem lewicy i naszymi postulatami zaczęli mówić wszyscy. Koalicja Obywatelska, nawet PiS. Pani z PiSu też mówiła o tanich mieszkaniach i różnych takich rzeczach z naszego programu, co o tyle było propagandowe, że jeszcze miesiąc wcześniej, będąc radną Warszawy, przysłuchiwałam się jednak dosyć szczegółowo temu, co mówili radni PiSu, i oni byli zawsze przeciwnikami i tego czystego powietrza, i tej pracy nad tymi mieszkaniami komunalnymi, i tych różnych rzeczy, które nagle w kampanii okazało się, że bardzo im na tym zależy. Więc ja się cieszę, że inne formacje zaczęły mówić naszym językiem, bo to ma sens. Potrzebne są i te mieszkania, i to czyste powietrze, i ta dobra, świecka szkoła. Natomiast oczywiście my płacimy za to cenę, tak? Ponieważ to się stało językiem wszystkich, to rzeczywiście nam jako lewicy na tle tej kampanijnej narracji trudno się odróżnić. Natomiast poza kampaniami oczywiście tylko my z tymi postulatami idziemy dalej. Pani Agato, czy w tych wyborach, w ich wyniku nie wyszedł inny wasz problem, że w gruncie rzeczy ten program społeczny lewicowy, no to głosi też taki PiS. PiS jest również taki subsydialny, tak, lewicowy, prospołeczny. Natomiast program... Tylko w kampanii, obszarze, bo ostatnie 8 lat okazało, że załatwił społeczeństwo program, na wszystkich Polaków. Program obyczajowy liberalny z kolei głosi Koalicja Obywatelska, gdzie chociażby poparcie dla aborcji jest wyższe w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Pamiętam takie badania sprzed poprzednich wyborów niż w waszym elektoracie. Czyli, że wy w gruncie rzeczy macie problem bardzo duży z w ogóle ze znalezieniem miejsca dla siebie i zaproponowaniem czegoś, czego inni nie proponują. No nie, jednak tak bym tego nie ujmowała, ponieważ to my proponowaliśmy te rzeczy i walczyliśmy o nie. Przypominam, że jeszcze 2 lata temu, jak mówiliśmy, tanie mieszkania na wynajem to jest obowiązkowa odpowiedzialność państwa, to politycy i PiSu i PO się z nas śmiali, wyśmiewali nas, po czym w tej kampanii wszyscy tak, to jest podstawa. Więc my mamy rzeczywiście problem, że się obecnie nie odróżniamy, dlatego że inne formacje przejęły nasz język, co jest świetne, bo to są dobre postulaty, nasze postulaty, które stały się teraz mainstreamowe, ale ma pan rację. Mamy problem jako lewica i oczywiście musimy przemyśleć, co zrobić teraz, żeby jednak ludzie cały czas rozumieli, że gwarantem tego, że to się wydarzy, jesteśmy my, a nie państwo z PiSu, bo oni jednak tych rzeczy nie zrobią. Pytanie do posła Bieździuka, ale pan poseł kręcił głową, więc domyślam się, że adwocem. Ale chciałem się odnieść, że pan premier Gawkowski mówi, że tematy kobiet i praw kobiet nie interesują Polaków. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Po prostu wybory samorządowe są trochę o czymś innym. Tematami praw kobiet będziemy się zajmowali w tym tygodniu w Sejmie, więc to jest trochę pomylenie. Myślę, że lewica powinna posywać głowę popiołem, zastanowić się spokojnie nad swoim wynikiem i nie szukać winnych dookoła, tylko pomyśleć nad samą sobą. Zamierzamy to zrobić. Właśnie. Oczywiście. Więc szanowni państwo, jeżeli chodzi o Warszawę, no to knockout, bo wiele osób wieściło tutaj, zwiastowało drugą turę, bójczucznie wskazując, że Rafał Trzaskowski będzie miał poniżej 50%, a ma wynik, który myślę wszystkich pozytywnie zaskoczył. Wybory się skończyły z bardzo dobrym wynikiem Rafała Trzaskowskiego, który potwierdził swoją pozycję w stolicy. Warszawiankom i warszawiakom ta polityka realizowana w ciągu ostatnich 5,5 roku przypadła do gustu, ocenili ją, zrecenzowali i te wyniki na pewno nas bardzo cieszą, ale nie tylko Warszawa, Gdańsk, Łódź, moje miasto rodzinne, gdzie w pierwszej turze Hanna Zanowska blisko 60% poparcia uzyskała. W wyborach też zamknęła temat wyborów już w pierwszej turze i chciałem wszystkim, którzy głosowali, serdecznie podziękować. A natomiast jest kwestia frekwencji. Myślę, że wszystkich nas powinno to martwić, bo dzisiaj to jest temat, myślę, który powinien dawać nam wiele do myślenia wszystkim, którzy zajmują się sprawami publicznymi w naszym kraju. Po tej wysokiej frekwencji 15 października w tych wyborach samorządowych ta frekwencja była zdecydowanie niższa i myślę, że to jest kwestia tego, w jaki sposób też samorząd i społeczeństwo obywatelskie były traktowane przez ostatnie. Ja bym chciał, żebyśmy za chwilę do tego doszli, do frekwencji, do tego, na ile te wybory są ważne dla Polaków, ale chciałem pana jednak zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo pan wspominał o Warszawie i o nokaucie warszawskim i rzeczywiście w Warszawie był
był nokaut, sorry, ale tak się wszyscy tego spodziewali. Tylko na poziomie prezydenta. Tylko, że na poziomie prezydenta i to samo było w dużych miastach. Natomiast jednak, jeżeli spojrzeć na kampanię Platformy Obywatelskiej, na to też, co mówił premier Tusk i na jego wypowiedzi czy wpisy na Twitterze, to zapowiadaliście nokaut w skali wyniku procentowego w skali kraju. Nie było tego nokautu. Co więcej, jak się okazało, Prawo i Sprawiedliwość bez tej strasznej telewizji, bez tych różnych strasznych spółek Skarbu Państwa i tego wszystkiego, co miało, co jak w ogóle to mieliście ich zabrać i tam ich tam zacząć wsadzać strasznymi sądami, to oni wszyscy w ogóle mieli zniknąć prawie, że dostało właściwie swój wynik. Okazuje się, że ma dalej tych swoich 30 parę procent mocnego elektoratu, ma mocne, wydajne struktury i ma swoje regiony, gdzie jest bardzo mocne, ma swoje twierdze. Nie macie takiej obawy, że zaczyna zegar tykać? Ja powiem tak, nadrabiamy tę różnicę. Co wybory 15 października była większa, teraz zdecydowanie mniejsza. Udało nam się w niektórych regionach odwrócić kolej rzeczy. Rzeczywiście w niektórych województwach dość bliskie wyniki powodują, bo mówimy też o koalicji i tym schemacie koalicyjnym, bo trzecia droga również, to też radni sejmikowi, którzy się do tego liczą. No, tam jest kwestia w niektórych województwach bardzo bliskiego wyniku i o jeden mandat, dwa mandaty przeważyły wyniki wyborów, ale tak jest właśnie w tych wyborach samorządowych. Tutaj każdy okręg to osobne wybory i ten wynik się liczy osobno. No na pewno to jest dla nas wyzwanie, będziemy wyciągać z tego wnioski. Natomiast też poprawa wyników w stosunku do wyborów 15 października, mówię o wyniku procentowym, zwiastuje, że najprawdopodobniej w tych wyborach, eurowyborach, uda nam się uzyskać lepszy już wynik od Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy ciężko na to pracować. Jak jest z Konfederacją? Przepraszam, że last but not least. Jak jest z Konfederacją? Właściwie nie uwzględniając to, co się działo w Konfederacji przez ostatnich kilka miesięcy, mówię o dość sprzecznych przekazach i pewnych problemach wewnętrznych, czyli tym, że wszyscy się tam trzymali za głowy i kłócili ze sobą. To i tak było nie najgorzej, ale czy nie jest tak, że wy właściwie macie już ten taki swój żelazny elektorat i powyżej pewnego progu Konfederacja nie jest po prostu w stanie, pewnego progu Konfederacja nie jest w stanie przeskoczyć, a co więcej, trochę macie często takie te wasze wzrosty sondażowe, to są takie bardziej mocniejsi jesteście w social mediach niż przy urnie. Wzrosty sondażowe zawsze się przed tymi wyborami pojawiają, pojawiły się przed... No właśnie, a potem znikają, Potem znikają, to prawda. Dlatego zastanawiam się, czy to nie są wzrosty lajkowe niż sondażowe, przepraszam, ale takie... bardziej deklarowane. Wybory samorządowe są po prostu innymi wyborami, specyficznymi wyborami, ale my stabilnie idziemy do przodu, to znaczy wyprzedziliśmy Lewicę, znaleźliśmy się na czwartym miejscu, dochodzimy za chwilę 9 czerwca do wyborów do Europarlamentu, gdzie będziemy walczyć o podium, gdzie naszym naturalnym właściwie elementem wizerunku są właśnie wybory europarlamentarne, gdzie my mamy wyróżniający się bądź co bądź przekaz na tle wszystkich innych dzisiaj mainstreamowych głównych partii, tych partii, które są obecnie w polskim parlamencie. Nasz program jest zupełnie inny niż program PiS-u, niż program Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i tak dalej. Więc to jest dla nas największa szansa. Natomiast te wybory pokazały, że my idziemy stabilnie do przodu. Wprowadziliśmy radnych na poziomie wszystkich szczebli samorządu, więc to jest dla nas duży sukces. My cały czas jeszcze agregujemy te wyniki, zobaczymy, jak to będzie w ostateczności wyglądało, bo spływają z całego kraju, ale mamy reprezentantów na każdym poziomie. Były minister Czarnek i jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że to Prawo i Sprawiedliwość jakiegoś rodzaju rozmowy będzie toczyć o możliwej przyszłej koalicji, nie tylko z Konfederacją, ale także i o koalicjach lokalnych z Konfederacją i z Polskim Stronnictwem Ludowym. Z kim chętniej Konfederacja będzie współpracować w samorządach? Z tym podmiotem, który będzie chciał realizować nasz program. Czyli z tym, z którym będzie miał więcej? No nie do końca, nie do końca. Mamy bardzo, bardzo rozbieżny program i z Koalicją Obywatelską i z PiS-em. My wiele razy wykazywaliśmy w poprzednich kampaniach, jak bardzo są podobne programy i realizacja postulatów zarówno przez PiS, jak i Koalicję Obywatelską i w strategicznych głosowaniach. Te głosowania po prostu są identyczne. Więc będzie bardzo trudno komukolwiek na poziomie chociażby sejmiku wojewódzkiego w ogóle zbliżyć się do programu Konfederacji. A pani Anno... Pytanie o jeszcze jedną bardzo ważną grupę w tych wyborach, o rolników. Dokładnie. Bo właściwie wydawałoby się, że te protesty rolnicze mają szansę przyciągnąć rolników do Konfederacji, ponieważ byliście
No właśnie do tego zmierzam i nie jestem pewien, czy się z panią zgodzę. Ponieważ no, wydawałoby się, że jako krytycy Unii Europejskiej, Zielonego Ładu i tak dalej, tworzycie ofertę dla rolników. Ale jednak wieś wybrała mimo wszystko bardzo często Prawo i Sprawiedliwość. Świetny wynik w Lubelskim. A co więcej, zaskakująco dobry wynik trzeciej drogi. Także w formacji Szymona Hołowni, nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego wśród tej grupy. O co chodzi? My Europejski Zielony Ład krytykujemy od 2019 roku. Rolników w Polsce mamy 1 300 000, z czego rolników utrzymujących się tylko z działalności w gospodarstwie rolnym jest 500 000. Co to oznacza? To oznacza, że musielibyśmy wziąć do badania tylko i wyłącznie te 500 000, a nie całą tą szeroką grupę. Dlatego, że protestuje właśnie ta wąska grupa między 400 000 a 500 000 rolników, bo oni z tego żyją i dla nich to jest egzystencjalny problem, jeśli oni utracą prawo do uprawiania własnych gruntów i tak dalej. Jeśli będą musieli realizować wszystkie założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego to nie jest miarodajne. My zwiększyliśmy poparcie wśród rolników o 4 punkty procentowe. PiS stracił 10 punktów procentowych na wsi. Także to trzeba byłoby naprawdę bardziej dokładnie przebadać cały ten elektorat. Dlatego, że no, tak jak powiedziałam, ktoś, kto podaje się za rolnika, ostatecznie nie musi być tym, który protestuje, którego Europejski Zielony Ład dotyka, który z tego żyje. I to jest ta różnica. Protestują dzisiaj najbardziej przecież też młodzi rolnicy. To też jest warto odnotowania. No i ten Europejski Zielony Ład wszedł troszeczkę w tę kampanię i te protesty ogólnoeuropejskie wejdą też bardzo mocno w kampanię europarlamentarną w całej Europie. My już widzimy, z czego się wycofuje Komisja Europejska, widzimy, że są odsuwane głosowania na Radzie Unii Europejskiej, na powybory, także to wszystko na pewno będzie też wplecione w kampanię europarlamentarną. Pytanie do pani Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Pan poseł Bliźniuk wspominał o tym mniejszej frekwencji. I rzeczywiście ona jest widoczna w stosunku szczególnie do wyborów parlamentarnych, kiedy była no, niespodziewanie wysoka frekwencja. Chyba nikt nie przewidział w sondażach tak wysokiej frekwencji. Ale czy to nie jest trochę tak, że my powróciliśmy do normy? Że i nie pokazuje tego, że w wyborach parlamentarnych bardzo mocno, przez bardzo silną kampanię w social mediach, szczególnie jeżeli chodzi o taki ruch influencerów w Instagramie, na TikToku, w innych mediach społecznościowych, że po prostu w sztuczny sposób nakręcono takie duże grupy elektoratu, kompletnie w gruncie rzeczy nie interesującego się polityką. A teraz wracamy do normy. Zacznę od kilku słów jeszcze o wyborach warszawskich, bo tutaj rzeczywiście zły krajowy wynik lewicy, ale nie dopowiedzieliśmy tego. Warszawski bardzo dobry. Będziemy mieć 8 radnych w Radzie Warszawy, 30 radnych w radach dzielnicy. Ten wynik 13% Magdy Biejat jednak jest dla nas powodem do dumy, więc chcę powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli chodzi o lewicę w Warszawie, jest bardzo specyficzna i jest lepsza niż 8,4 lata temu. Więc chciałabym, żeby to było odnotowane. Natomiast co do tej frekwencji. Czyli okopiecie się w Warszawie. Twierdza Warszawa. No jest to baza, lewicowa twierdza Warszawa. Z której musimy działać. PiS w Warszawie stracił znacznie i to jest konkretna ocena. Natomiast tak, co do tej frekwencji. Rzeczywiście w październiku było tak, że ta gigantyczna frekwencja wynikała z tego, że po tych 8 latach demolowania kraju przez PiS ludzie szli na te wybory, żeby ratować swoje życie, żeby ratować Polskę przed wyjściem z Unii Europejskiej, żeby ratować nas przed wpadnięciem w strefę Putina, żeby ratować nas przed dalszym osłabianiem naszej pozycji w Unii Europejskiej, co w kontekście wojny toczącej się za naszą granicą. Nie chcę wchodzić fundamentalnie w ten spór, bo spędzimy na niego resztę czasu, ale jednak tego, żeby bezpośrednio, żebyśmy byli w łapach Putina, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej, żeby nasze życie było zagrożone. Ja sobie przynajmniej nie przypominam. No może więc to jest pan sobie tego nie przypomina, natomiast rzeczywiście ta gigantyczna frekwencja ludzi, którzy za granicą wszędzie stali w tych kolejkach, wynikała z tego, że ludzie rozumieli, że jesteśmy w takim miejscu, czyli że jeżeli... Czyli wmówiono im aż takie rzeczy? Nie wmówiono im. Po prostu taka była rzeczywistość. Zjednoczona prawica doprowadziła Polskę do potwornej sytuacji i ludzie rozumieli, że kolejne 4 lata rządów PiS-u to już będzie ten moment, z którego będzie bardzo trudno zawrócić. Więc rzeczywiście stąd się wzięła ta mobilizacja, ponieważ zwycięstwo naszej koalicji 15 października było tak ogromne, to rzeczywiście ludzie poczuli się znowu bezpiecznie, bo też Europa
I kraj zareagował na to od razu, tak? Odblokowano środki na KPO. Polska pozycja się wzmocniła. Zaczęliśmy znowu być częścią europejskiej rodziny. Ludzie poczuli się bezpieczniej i niestety to jest negatywny skutek tego. Jak ludzie czują się bezpiecznie, to rzeczywiście polityka nie zajmuje istotnego miejsca w ich życiu i stąd to obniżenie frekwencji, no, które niestety oczywiście nie jest dobre. I to jest pytanie dla wszystkich ludzi zajmujących się polityką. Co zrobić, żeby ludzie rozumieli, że polityka jest istotna w ich życiu, bo w niej ingeruje, nawet wtedy, kiedy nie czują takiego bezpośredniego zagrożenia, jak czuli w październiku i wiedzieli, że już naprawdę trzeba przestawić zwrotnicę, bo inaczej Polska obsunie się tam, gdzie skąd będzie trudny powrót. Tobiasz Bochański rwie się do odpowiedzi. Nie, więc nie rwę się. No, po prostu dawno nie słyszałem takiej liczby absurdów w jednej wypowiedzi. Tak? I nie wiem, jak się za to nawet chyba zabrać. Zapomniał pan, jaki był wynik 15 października. Pan chyba zapomniała, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 200 mandatów i mobilizacja była również po stronie elektoratu prawicowego. No, więc był jeden już i drugi. Więc tezy na temat tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś związki z popadaniem w ręce Putina, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawę o obronie ojczyzny, zrobiło największe zakupy zbrojeniowe, dzięki którym, teraz ja pani nie przerywałem, że użyję świętego argumentu we wszystkich dyskusji. Oczywiście, ja nigdy nie czułem się, że wyszedłem z rodziny europejskiej. Nie wiem jak pani, ani przez moment, ani teraz się nie czuję, ani wtedy się nie czułem. Nie mam z tego powodu żadnych kompleksów, więc to w ogóle wróciłbym do frekwencji, bo naprawdę szkoda czasu, żeby się tym zajmować. I powiedziałbym tak, że to jest podwójna żółta kartka dla Donalda Tuska i dla państwa, którzy rządzą w parlamencie. Pierwsza żółta kartka jest dowodem tego, że były wybory, macie rząd, macie większość parlamentarną, możecie agregować politykę państwową, narzucać narrację i co powiedzieli Polacy? Nie dali wam zwycięstwa w tych wyborach. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest ta właśnie frekwencja. To znaczy wszystkie te działania, łamanie prawa, wchodzenie z butami w różne instytucje, robienie pokazowe... Ale pan wspomina wasze rządy? Robienie... Nie. Musi pani nadążać za tym, co ja mówię. Robienie tych różnych pokazówek. Nagle okazało się, że Polacy nie pójdą gremialnie kibicować tego rodzaju polityce. I nie poszli. I to jest podwójna rzut. Chyba mamy 60% tego koalicji. Przerwę państwo, bo jeszcze mamy dwóch, a nawet trójkę nas oprócz państwa. Pytanie do pana posła Bliźniuka. Dzisiaj minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że minister Kierwiński zapowiedział, że no, jednym jakby z efektów tych wyborów, że ma taką refleksję po nich, że trzeba będzie jeszcze bardziej ścigać PiS. Czy to nie jest trochę słabe, szczerze mówiąc. Tak naprawdę zapowiedź jakiegoś rodzaju działania, czy rozumiem, no, dowodzi tych nieprawidłowości, które działy się za czasów PiSu, ale to taka konotacja logiczna się w oczywisty sposób rodzi. No oni zbudowali taki dobry wynik wyborczy, bo jednak wygrali wybory. No to my jeszcze bardziej użyjemy tych narzędzi państwa, żeby ich tam ciągać po sądach, żeby ludziom ich obrzydzić. Znaczy, jeżeli chodzi o rozliczenie PiSu i do tego się zobowiązaliśmy 15 października w wyborach Polacy dali zielone światło i chcą, żebyśmy rozliczyli wszystkie nieprawidłowości. To się toczy swoim rytmem. Są komisje śledcze, codziennie widzimy nowe afery. Natomiast to jest jedna sprawa. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o frekwencję, no to dość odważne słowa z ust pana Tobiasza, który no przed chwilą był kandydatem i też jego kampania budziła emocje, jakie każdy widział. Przegrał praktycznie przez knockout w pierwszej rundzie z Rafałem Trzaskowskim. Więc jeżeli próbujemy szukać osób odpowiedzialnych za tę niską frekwencję, to moim zdaniem to jest kwestia tego, że rzeczywiście wybory parlamentarne budzą co do zasady w ogóle większe emocje i są bardziej wyraziste. Samorząd jest bardziej złożony. Szczególnie w powiatach, gdzie jest jeszcze Rada Powiatu, Rada Gminy, sejmik województwa, wójt, burmistrz, cztery karty. Myślę, że też to jest taka kakofonia informacyjna. Media ogólnopolskie interesują się dużymi miastami, więc z perspektywy mniejszych ośrodków ta kampania lokalna gdzieś trochę niknie. Też przez ostatnie lata samorząd był niszczony przez rządy Prawa i Sprawiedliwości i społeczeństwo obywatelskie również no, nie było hołubione, nie było budowane w taki sposób, jaki powinno. I to będzie proces. Ja się zgadzam, że to jest proces, który musi zajść w Polsce. No, ale elektorat. Akcja edukacyjna i też budowanie tej świadomości odbudowy samorządu w Polsce to będzie proces, bo ten samorząd przez ostatnie lata był skutecznie niszczony, ograniczany. Samorządowcy to byli ci, którzy się nie zgadzali z wieloma decyzjami rządu i nie bali się tego jasno i wyraźnie formułować. Więc myślę, że to jest wyzwanie, które stoi przed
również nowym rządem, żeby odbudowywać to zaufanie, odbudowywać społeczeństwo obywatelskie, wiedzę, a czy taka polityka, i informacje na temat tego, w jaki sposób samorząd realizuje tak ważne zadanie. Po tych wyborach pojawiło się dużo takich głosów, że gdyby nie na przykład sprawa CPK, to byście mieli dużo lepszy wynik. Czy te wybory jednak nie dowodzą tego, że właściwie z tych pierwszych 100 dni rządów opartych na krytyce poprzedników i na zapowiedziach, co to strasznego się nie stanie tym poprzednikom teraz i jaka to będzie straszna zemsta, no jednak pozostawiło pewien niedosyt w elektoracie odnoszący się do innych spraw, czyli reform społecznych. Znaczy, jednak zwróćmy uwagę na te wyniki, że wyniki Koalicji Obywatelskiej w stosunku do wyników z 15 października, oczywiście w ujęciu procentowym, bo to wszystko jest względne, są lepsze. Więc ten wynik poprawiliśmy, mimo że mamy niższą frekwencję i mówię, to martwi, bo to jest kwestia mobilizacji szczególnie najmłodszych wyborców. W tej grupie spadek frekwencji jest najbardziej zauważalny. Mówię to z dużą przykrością, mam nadzieję, że wyciągniemy wszyscy jako klasa polityczna z tego wnioski, bo dobrze, żeby młodzi ludzie również współdecydowali o takich rzeczach jak kwestie samorządowe. Więc z tego punktu widzenia myślę, że to jest teza absolutnie nieuprawniona. Również udało się niektóre regiony, gdzie no, były one dotychczas bastionem PiS-u, tak jak województwo łódzkie, odbić z rąk rządzącego PiS-u. Wygraliśmy wybory. Jak mogło być bastionem, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło tam tylko raz przez 5 lat? Prawo i Sprawiedliwość ostatnio wygrało wybory w naszym województwie i wszystkie działania, które były podejmowane, miały charakter polityczny, żeby utwierdzić i utrwalić tę władzę. Udało się te województwo odbić z rąk PiS-u i marszałek, który przyjechał do nas w teczce z Bydgoszczy, będzie tam wracał. Pytanie do pani Anny Bryłki. Państwo czasami w Konfederacji używacie historycznego już bardzo określenia popisu. I ono no, ma oznaczać, że w gruncie rzeczy polska polityka rozgrywa się między takimi dwoma kombajnami, z których każdy dochodzi co pewien czas do władzy, a wy proponujecie coś innego. Czy te wybory po raz kolejny nie dowiodły, że jednak ta polityka taka musi być i w gruncie rzeczy no, jedyne, co mogą zaoferować inne formacje, to to, że mogą być przystawką albo koalicjantem do któregoś z tych wielkich, kombajnów, że zostaniemy nadal przy temacie rolnictwa, przynajmniej symbolicznie. Że jesteśmy skazani, tak, na popis. Panie redaktorze. Albo na takie harcowanie w Sejmie a la Sławomir Mencen. Ale panie redaktorze. Albo Janusz Korwin-Mikke. Pana Janusza już nie ma w Sejmie, pana już Janusza już nie ma w Konfederacji. Ale wszyscy, ale jest inny. Jest ale inny poseł, który jeszcze bardziej rozrabia. W kontekście rolnictwa. No panie redaktorze, jak sobie zestawimy wszystkie głosowania tutaj obecnych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i PiS-u, no to się okazuje, że te głosowania są po prostu bardzo zbieżne, a zwłaszcza są zbieżne na poziomie Parlamentu Europejskiego. No i nie jest przypadkiem, że premier Morawiecki zaakceptował Europejski Zielony Ład, zaakceptował pakiet Fit for 55, zaakceptował Krajowy Plan Odbudowy, zaakceptowała Koalicja Obywatelska i PiS Krajowy Plan Strategiczny, który wprowadza wspólną politykę rolną w rolnictwie i realizuje te wszystkie klimatyczne, prośrodowiskowe założenia, które są bardzo kosztowne i za które zapłacą przede wszystkim zwykli konsumenci. I w takich strategicznych elementach po prostu są identyczne głosowania. No i tego się nie da się wyprzeć. Natomiast Konfederacja ma główny problem z dotarciem do wyborców. To znaczy, my byliśmy cenzurowani przez media mainstreamowe, byliśmy cenzurowani również przez platformy społecznościowe. Przypomnę, że przez 1,5 roku mieliśmy wyłączony w ogóle profil Konfederacji. Największy profil partii politycznej w Polsce. To się nie zdarza, tak? To znaczy, to pokazuje i dzięki naszej obecności też w Sejmie i mam nadzieję, że również po kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w Parlamencie Europejskim, będziemy w stanie nagłaśniać różnego rodzaju elementy. Tylko my w 2021 roku mówiliśmy, że nowe zasoby własne, z których są finansowane Krajowy Plan Odbudowy, jest finansowane ze wspólnego unijnego długu i wspólnych unijnych podatków. No nikt tego w debacie publicznej nie podnosił, poza nami. No i czas nam przyznaje rację. To samo dotyczy Europejskiego Zielonego Ładu. Dopiero po, niech pan redaktor zauważy, po ilu latach rolnicy protestujący w całej Europie przyznali nam rację, gdzie my mówiliśmy, że ta polityka jest zbyt kosztowna dla kolejnych sektorów, żeby rozszerzać politykę klimatyczną na rolnictwo, na transport, na budownictwo. Pytanie do Pawła Bliźniuka. Może tą kolejkę zacznijmy od pana posła.
Co te wybory, bo w gruncie rzeczy wyniki, no my rozmawiamy o procentach, odsetkach w różnych miastach, ale te wyniki są podobne. Trochę się zmieni w sejmikach, gdzie nie gdzie będzie inaczej w radach, ale w gruncie rzeczy kto tam gdzie rządził, to mniej więcej rządzi. Co z perspektywy Polaków zmienią te wybory? Znaczy no to nie do końca tak. W wielu miejscach zachodzą zmiany. Mamy bardzo dużo drugich tur, jeżeli chodzi o szczególnie mniejsze ośrodki. W radach powiatów, w gminach naprawdę wielu samorządowców zostało wymienionych, bo te wybory są o tym najbliższym otoczeniu i my tak postrzegamy, i tu dzisiaj rozmawiamy o wielkiej polityce, a często kandydacie, ja też jestem samorządowcem z krwi i kości i mam takie poczucie, że w każdej gminie, w każdym nawet powiecie, województwie to wygląda zupełnie inaczej, jest inna specyfika. Często kandydujący nie startują z komitetów partyjnych, tylko z lokalnych komitetów i robią całkiem dobrą robotę na rzecz lokalnej społeczności. I to mieszkańcy oceniają pracę swoich samorządowców, a nie politycy z perspektywy Warszawy. I przede wszystkim ta fundamentalna zmiana obecnie to jest właśnie odbudowa samorządu. Samorządu to jest wspólnoty lokalnej, która samo się rządzi poprzez tych przedstawicieli, których wybiera. A przez ostatnie 8 lat mieliśmy sytuację, że przyjeżdżali politycy z Warszawy z takimi czekami i wręczali tym samorządowcom, którzy byli w jakiś sposób przychylni rządzącej większości w Warszawie i nagradzali ich za to, że no popierają no, ale, to wszystkie no, dane. No panie pośle, no, ale przecież mieliście wszystkie analizy pokazują, największe miasta. Wszystkie analizy pokazują. Miasta duże mieliście były. Wszystkie największe miasta z ich gigantycznymi budżetami. Wszystkie miasta, które dostały, jeżeli chodzi o kwestie związane z finansami, z budżetem, zostały w pewien sposób dochody tych miast ograniczone w ramach polskiego ładu, tych zmian, które zostały wtedy wprowadzone i to też jest jakby przebadane wzdłuż i wszerz i są informacje, dane, które jasno i wyraźnie wskazują, że te duże miasta były poszkodowane z punktu widzenia polityki fiskalnej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu dochody tych miast były ograniczane. W związku z tym Na rzecz miast średnich, miast miejskich i prowincji. Nie, też nie. Zarządzający tymi miastami mieli mniejsze budżety, żeby realizować tak ważne zadania jak remonty dróg, tworzenie nowych miejsc w żłobkach, tworzenie nowych mieszkań komunalnych. No i to była strategia PiS-u, żeby o decyzjach, żeby te kwestie, które są blisko nas, były rozstrzygane nie właśnie w danym mieście, gminie, powiecie, tylko w Warszawie, żeby jakiś partyjny kacyk mógł decydować, gdzie przyjedzie z czekiem, a gdzie nie. Ja przypomnę, w jaki sposób był wydatkowany Fundusz Sprawiedliwości. Był zaprzęgnięty do kampanii samorządowych. Jak politycy Prawa i Sprawiedliwości jeździli i to przed wyborami parlamentarnymi, i teraz przed samorządowymi również z czekami wręczali tym, którzy byli im przychylni, dodatkowe środki na tak ważne rzeczy dla lokalnej społeczności. A ci, którzy mieli inne zdanie, byli pomijani. I myślę, że to jest najważniejsza zmiana, że teraz samorządy muszą mieć przywróconą taką autonomię, wiarygodne, uczciwe finansowanie zadań publicznych, żeby nikt nigdy nie miał takiej pokusy, żeby właśnie nagradzać tych, którzy są bardziej przychylni tej władzy centralnej, czy też nie. Jak będzie włodarz, który jest związany z PiS-em, z Konfederacją, Lewicą, żeby on tego nie odczuwał, mówię o tej lokalnej społeczności, żeby nie odczuwała tego faktu z punktu widzenia finansowania zadań publicznych, żeby to było wyłączone spoza tych decyzji finansowych, merytorycznych. I to jest ta fundamentalna zmiana. Pytanie do Tobiasza Bachańskiego, bo domyślam się, że się nie zgadza z tym. No, oczywiście, że się nie zgadza. Czy uzyskały samorządy teraz wolność z tej opresji, którą sprawialiście im przez ostatnich 8 lat. Tak, tak. Oczywiście, że miały wolność, to jest nieprawdziwa narracja. Znaczy, ja rozumiem, że to nie pan jest narracja, poseł. Takie są dane. Nie, to jest narracja. Nie, to oczywiście. Pozwolę odpowiedzieć. To jest no, ja nie przerywałem drugiemu posłowi. Pan oczywiście jako samorządowiec sam nie bywał i nie wręczał czeków ani nie odbierał niczego w Łodzi, prawda? Nigdy zawsze pan stronił od tego rodzaju uroczystości. Więc zostawmy to. Nie, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował zrównoważoną politykę, która była kierowana do wszystkich samorządów. Nie było już takiej sytuacji, w której biedne samorządy nie mogły pozwolić. Oczywiście, że prawda. I sam się tym zajmowałem jako wojewoda. W czasach waszych tak, rządów... Tak, pamiętamy. No to doskonale. No to bardzo mnie to cieszy. Ale ja państwu nie przerywałem, co to są za bardzo marne zwyczaje Pozwólcie państwo powiedzieć, zaraz wam pozwolę. W czasach rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz samorządy nie miały wystarczających środków, żeby inwestować. Było bardzo wiele mniejszych samorządów i biednych, w których budżety inwestycyjne były malutkie. To były 200 tysięcy, 300 tysięcy. Nie mogły sobie pozwolić na inwestycje. Za to
były promowane bezustannie wszystkie te, które miały dużo środków. Więc prowadziliśmy zrównoważone systemy dofinansowania, jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, jak Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych, jak Airfil, jak Polski Ład, i te środki finansowe trafiały do całej Polski i do dużych miast też trafiały te środki. Przykładem jest też Warszawa, która otrzymała specjalny program 3 miliardów złotych i to w czasach rządów prezydenta Trzaskowskiego. Proszę. Otrzymała. Nie trzeba prosić, naprawdę otrzymała. Wystarczy sobie wpisać w Google i sprawdzić. Otrzymała. I teraz, co jest istotne w całej tej narracji, to jest pytanie, bo była obniżka podatków i była obniżka podatku PIT i zwolnienie emerytur z podatków. I teraz pytanie, gdzie się te pieniądze podziały? Bo niektórzy by chcieli, żeby były w kieszeni pani Dulkiewicz, pana Trzaskowskiego, pani Zdanowskiej i innych samorządowców. A my te pieniądze zwolniliśmy osoby do 26 roku życia z płacenia w ogóle podatku PIT oraz zwolniliśmy emerytury w części z płacenia podatku. Tylko pytanie, jak to jest, że z jednej strony mówicie, że tak zadbaliście o te miasta i o te samorządy, a z drugiej strony wy tak straszliwie dostajecie w miastach. PiS jest coraz słabszy. Ja mówię o całej Polsce, mówię o wszystkich samorządach, bo samorządy to są te duże, jak i te małe. Dobra, ale teraz powiedzmy sobie, w gruncie rzeczy to nie jest, bo się mówi, że duże miasta, ale to nie jest tylko problem dużych miast. To jest tak naprawdę problem wszystkich średnich i dużych ośrodków miejskich. No, wszystkich nie, ale... To jest Solowa Wola i tam, wystarczy. Bo to tak upraszać można dość łatwo, bo ja znam powiaty, gdzie Prawo i Sprawiedliwość z Lewicą współrządziło przez ostatnią kadencję, także... Już ustaliliśmy, że macie trochę wspólnego. No, niewiele, to prawda. Ale nie sądzę i na pewno nic programowego nie braliśmy od Lewicy, to jest... Udało mi się obruszyć oboje państwa naraz. Coś niesamowitego. Nie, niewątpliwie największe aglomeracje i miasta wojewódzkie są dla nas trudnym polem wyborczym i faktycznie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskują najlepszych wyników. Ale chciałbym panu posłowi, bo pan poseł tutaj o moim nokaucie mówi, ja panu życzę, żeby pan kiedyś dostał nokaut ze 170 tysiącami głosów, które pana poprą. Jak pan już będzie miał to będziemy sobie rozmawiać na zasadzie bokserskiej, a póki się to nie wydarzy, to bardzo dziękuję za tego rodzaju argument. Do pani Agaty Diduszko-Zygleskiej pytanie. Jak pani powiedziała o tym, co ja rozwinąłem, o kopaniu się w Warszawie, tak czy o tym, że jesteście tak mocni w Warszawie, to sobie tak pomyślałem, że to jest chyba osobny, to jest odwrotny trochę problem niż PiS-u. Co tak naprawdę samorząd ma do... No jednak znowu wrócę do tej wypowiedzi pana wicepremiera. Sprawy kobiet, aborcja i tak dalej, i tak dalej. To są jednak tematy, które Lewica w ostatnim czasie najbardziej nagłaśniała. Nie te inne. Przynajmniej to też w ramach konfliktu, czy to z marszałkiem Hołownią, czy w ramach koalicji rządzącej. Czy te sprawy tak naprawdę z perspektywy samorządu są istotne? Tak, są bardzo istotne. Mówię to jako radna pracująca m.in. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i w Komisji Zdrowia. Przez te ostatnie 5 lat trafiały do nas kobiety, które na przykład na skutek polityki PiS-u miały trudności z tym, bo jak pamiętacie państwo, PiS utrudnił rozwody i utrudnił kobietom wychodzenie ze związków, w których padały ofiarami przemocy domowej. To był jeden z tych takich straszniejszych działań PiS-u. Przychodziły do nas kobiety na przykład w związku z tym, że musieliśmy wzmacniać działanie organizacji. Pani Agato, ale kobietom, które woli ścisłości. Ja pamiętam, że przepisy dotyczące przemocy domowej zostały zaostrzone kilka lat temu. No, zostały zaostrzone przez Lex Kamilek po zakatowaniu kolejnego dziecka, a przypominam, że państwo z prawicy uważają, że klaps to nie jest bicie i nie jest problem. I tu też tak jakby z tego co pamiętam... Państwo politycy bardzo... Panie Tobiaszu mówił, żeby nie przerywać, więc ja będę przerywał, jeżeli państwo pozwolicie. Chcę panu też powiedzieć o innych aspektach. Bardzo wiele kobiet, na przykład w Warszawie, borykało się z tym, że docierało do szpitala, czy do przychodni, gdzie potrzebowały antykoncepcji awaryjnej i gdzie musiały się spotykać, nie chcąc tego, z wierzeniami religijnymi jakichś konkretnych lekarzy, którzy podpisali klauzulę sumienia i tak dalej. Więc te sprawy związane z prawami reprodukcyjnymi, z przemocą domową, z problemami dotykającymi kobiet, dotyczą też tego poziomu samorządowego i na poziomie samorządowym muszą być rozwiązane. Po Warszawie, tak jak po Łodzi, i to dotyczy pana Tobiasza bezpośrednio, jeździł na przykład tak zwany
pogromobóz, który prześladował kobiety pomagające w przerywaniu ciąży i kobiety świadczące sobie nawzajem pomoc w opresyjnym państwie, bo jak wiecie państwo, na skutek działań Zjednoczonej Prawicy w szpitalach zaczęły w Polsce umierać kobiety, które były w ciąży, ponieważ nie udzielano im pomocy. I teraz te busy, które były oklejone kłamiącymi plakatami, siejącymi propagandę i po prostu zwyczajne kłamstwa, jeździły po Warszawie i jeździły też po Łodzi. I to pan jako wojewoda uniemożliwił zdjęcie ich z ulic Łodzi, jeśli dobrze pamiętam. My w Warszawie mieliśmy ten sam problem, że nawet zrobiliśmy na życzenie warszawianek uchwałę Rady Miasta, która miała sprawić, żeby ten samochód przestał nękać warszawiaków. Co się w sądzie z nią stało? I niestety ona została przez wojewodę pisowskiego uchylona. Przerwę państwu obojgu. Proszę nie przerywać. Czy nie są to jednak trochę takie problemy właśnie bardzo warszawskie, stosunkowo rzadkie z perspektywy masy Polaków żyjących na prowincji, w całej Polsce, gdzie te takie żywotne problemy związane z czynszami, właśnie może z niektórymi elementami z Zielonego Ładu, z edukacją, z dostępem do medycyny, ale niekoniecznie z tymi elementami w gruncie rzeczy związanymi z aborcją, o których mówimy, są trochę rzadsze. Gdzie może niestety, ta przemoc domowa się nie zdarza w każdym domu? Przemoc domowa się nie zdarza w innych miejscowościach? Chyba nie zna pan statystyk. Niestety przemoc domowa jest problemem w Polsce. PiS, nie wiem czy pan to pamięta też, zasłynął tym, że pozamykał porodówki w różnych częściach kraja i wydłużyła się droga kobiet w ciąży jadących do porodu, do najbliższego szpitala, w którym mogą urodzić dziecko. Więc ta skala tych działań przeciwko kobietom, uderzających w kobiety na różne sposoby i właśnie dotykających spraw, które naprawdę nie dotyczą wielkich czy małych miast, tylko wszystkich kobiet. Nie wiem, czy pan wie, że według CBOS-u mniej więcej co czwarta kobieta w Polsce w swoim życiu przerwała ciążę. To jest około 5 milionów kobiet. Więc naprawdę sprawy reprodukcyjne dotyczą kobiet. I nie w dużych miastach, nie w małych, tylko po prostu wszędzie. Przemoc domowa niestety też jest problemem w całej Polsce. I PiS zrobił tu przez te 8 lat bardzo złą robotę, nieodpowiedzialną polityką. I między innymi dlatego kobiety w październiku zdecydowały o tym, że PiS nie dzierży już władzy. Pan się rwie, żeby się odnieść, wyzywany od przedstawiciela formacji, który chce bić dzieci. Nie chce, ale po prostu to jest niebywałe. Znaczy, pani radna umyka pani, bo pani nie chce odpowiedzieć na pytanie, co się stało z tymi uchwałami, które przyjęliście w sądzie. No mogę odpowiedzieć. Co się stało? Tylko pan nie da miejsca pewnie na to. Zostały uchylone dlatego, że one powtarzają prawo miejscowe i państwo, żeście nadużywali tego prawa, na przykład policja nie, na wasze pani żądanie. Jest prawnikiem, przepraszam. No nie, nie jestem, prawnikiem, jestem radną, więc, no ale co to ma do rzeczy? No, ale jestem tym prawnikiem. Bardziej dziwne są wasze działania. Nie, to ja pani wytłumaczę jako doktor nauk prawnych, że po prostu były niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem i dlatego sąd administracyjny przyznał rację wojewodzie Mazowieckiej. Nie były niezgodne, powtarzały istniejące prawo, z tego co ja pamiętam. Ustaliliśmy jedno z nas jest prawnikiem. Były niezgodne z prawem i to jest jedyna podstawa do stwierdzenia nieważności i zostały uchylone przez sąd administracyjny, zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi, bo to dotyczyło kwestii wolności słowa, do której kompetencji nie mieliście ingerować. Możecie sobie przyjmować uchwały, że wszyscy byli szczęśliwi i jak będą, jak uchwała będzie niezgodna z prawem, to również zostanie w trybie administracyjnym uchylona. Nie jest prawdą, że Prawo i Sprawiedliwość likwidowało oddziały ginekologiczne w szpitalach, tylko je przywracało i bardzo dużo energii włożyliśmy w to, żeby w szpitalach powiatowych, gdzie rządziła Koalicja Obywatelska i PSL, odbudowywać. I wiele ich powstało w ciągu ostatnich 8 lat. A jestem też bardzo ciekawy, w jaki sposób w warszawskich szpitalach politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli wpływ na to, co się dzieje. Bo szpitale są miejskie i marszałka i Uniwersytetu Medycznego. A teraz oboje niewiele państwo, jest ministerialne. A teraz oboje państwo dowiedziecie, że jest... Panie. A teraz oboje państwo dowiedziecie również, że jesteście zwolennikami otwartej debaty i dopuścicie innych uczestników. Trochę kończąc, co z perspektywy wyborcy się mogły zmienić te wybory. I mówię też o państwa, formacji. Ja mam poczucie, mieszkam na warszawskim Grochowie, ale też jestem trochę związany z regionem łódzkim. Mam szczerze mówiąc poczucie, że te wybory, w przypadku innych wyborów, nawet europarlamentarnych, mogę powiedzieć, co się zmieniło. W tym przypadku tych wyborach mam poczucie, że się nic nie zmieniło. No zobaczymy. Natomiast te pytania, które my dostawaliśmy, my zrobiliśmy dość solidną trasę samorządową Konfederacji. Pytania, które otrzymywaliśmy od wyborców, to było, czym ogrzeje swój dom,
ile będzie kosztowało mnie to ogrzewanie? Czy to prawda, że będzie zakaz ogrzewania domów gazem? Ceny żywności, to był ten czas, kiedy był podnoszony VAT na żywność i też wiązało się to również z protestem rolników. Ceny energii, to było najczęściej zadawane pytanie o ceny energii. Pytania o zakaz aut spalinowych. Nasi wyborcy dopytywali nas, jak oni mają dojechać do pracy, jeśli zostanie wprowadzony zakaz aut zasilanych tradycyjnym paliwem. Na prąd przyjadą. No a kogo będzie stać na te auto na prąd? No, to były najczęściej zadawane pytania właśnie poza Warszawą, bo w Warszawie oczywiście działa sprawnie transport publiczny, ale na prowincji, poza małych ośrodkach miejskich nie ma czegoś takiego, tak, żeby ktoś sobie mógł to zastąpić. Zeroemisyjność budynków. Bardzo dużo młodych osób dopytywało nas o to, jak oni mają wybudować swój własny dom zeroemisyjny od 2030 roku. I z drugiej strony samorządowcy dopytywali, jak mają wyglądać zeroemisyjny budynek od 2028 roku, bo to nie jest już perspektywa kolejnej kadencji, tylko to jest perspektywa tej kadencji. Więc naprawdę problemy widzimy zupełnie inne, tak? No i co, powiedzieliście im, jak mają wyglądać zeroemisyjne budynki? No to jest bardzo dobre pytanie. No właśnie. Dyrektywa budynkowa to wyjaśnia. W pewnym momencie dobrze byście wszyscy Państwo to powiedzieli, tego rodzaju rzeczy wyborcom. Dziękuję bardzo serdecznie za tę część debaty. Moimi gośćmi były panie Anna Bryłka i Agata Diduszko-Zygleska, a także panowie Paweł Bliźniuk i Tobiasz Bochański. Dziękuję serdecznie Państwu.